3 indywidualności, 3 zróżnicowane głosy i 1 wielka przyjaźń. Wojtek, Mikołaj i Miłosz. To tenorzy, artyści nowej generacji. 22 stycznia odwiedzili Wisłę, bo to właśnie zespół Trevoci był gwiazdą sobotniego koncertu noworocznego. Słyszeliśmy, że tutaj publiczność jest bardzo gorąca, ale takiego przyjęcia się chyba nie spodziewaliśmy i jesteśmy szczęśliwi, bo przyjechaliśmy tutaj jako zespół Trevoci z nowym gatunkiem muzycznym, który promujemy od 6 lat, z classical crossover, potocznie nazywanym pop operą. I zawsze jest taka lekka nutka niepewności, czy ten repertuar przemówi do widowni, bo takie zespoły właśnie, czy tacy wokaliści jak Andrea Bocelli czy Josh Groban są znani bardzo na świecie, ale w Polsce mają swoje grono wiernych fanów, jednak to dopiero jeszcze jednak wchodzi u nas na nasz rynek muzyczny, dlatego tym bardziej serce rośnie, że tak Państwo zareagowaliście i jesteśmy dumni, szczęśliwi i po prostu idziemy lepić bałwana. No tak, a warunki są. Skąd pomysł właśnie na takie połączenie i w ogóle jak wy to robicie, że to wychodzi tak fenomenalnie? Właśnie ta muzyka rozrywkowa, klasyczna, niebanalne połączenie. To są 3 indywidualności, 3 różne głosy i 1 przyjaźń. Tak naprawdę na tym jest oparty nasz zespół. Łączymy różne gatunki, łączymy różne barwy i kolory głosów, różne emisje wokalne, tak więc to jest jakby kwintesencja naszego zespołu. A robimy to po to, aby ludzi też zachęcić do muzyki klasycznej. Przemycamy utwory rozrywkowe, popowe, muzykę filmową, którą chyba każdy kocha, tak więc nasze koncerty są pełne różnych emocji, kolorów i atrakcji. I trafiają do każdego tak naprawdę, więc jesteśmy bardzo wdzięczni za dzisiejszą publiczność i dziękujemy Wiśle. Do każdego trafiają, tak? No to jest nasz cel i wyzwanie. Faktycznie, tak jak wspomnieli moi przyjaciele, my trwamy już razem ponad 6 lat i faktycznie przez te 6 lat dopasowywaliśmy się do siebie, nasze głosy, nasze pomysły, także jest to pewnego rodzaju artystyczny kompromis i wydaje mi się, że na tym polega no, magia tego zespołu, że każdy daje to, co ma w sobie najlepsze. No i wydaje mi się, że na to właśnie publiczność reaguje, ponieważ nie dzielimy się tylko muzyką, ale naszymi osobowościami i wydaje mi się, że to jest najcenniejsze. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.